Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Niklot przedstawia. Ja nazywam się Grzegorz Ćwik, jestem oczywiście redaktorem oraz wydawcą miesięcznika Narodowo-Radykalnego Szturm. Dzisiaj chciałem porozmawiać, opowiedzieć kilka słów na temat paneuropejskości i paneuropeizmu. Niewątpliwie jest to bardzo ważny i integralny element ideologii, którą my nazywamy nacjonalizmem szturmowym. Jest to bardzo często wyciągane nam czy w sposób pozytywny, czy w sposób negatywny i wypominane, że właśnie taki element, taka część składowa naszych poglądów funkcjonuje. Chciałem powiedzieć kilka słów o tym, z czego to się bierze, jak my to rozumiemy, jakie ma to implikacje, także w stosunku do samej idei nacjonalistycznej. Generalnie my wychodzimy z prostego założenia, tak kilku słowem wstępu, że traktowanie narodowości i myślenie o swojej wspólnocie narodowej wyłącznie w kontekście własnego państwa w obecnych czasach, w czasach globalizmu, w czasach internacjonalizmu jest już zbyt wąskie i jest po prostu mało pragmatyczne. My wychodzimy z prostego założenia, że naród nasz jest częścią także większej wspólnoty cywilizacyjnej, etnicznej, rasowej czy kulturowej, krótko mówiąc wspólnoty europejskiej. Nie myślimy tu oczywiście o Unii Europejskiej, o wszystkich tych pomysłach związanych z liberałami, z demokratami. Myślimy tutaj oczywiście o klasycznym pojmowaniu cywilizacji i etniczności europejskiej. Dlatego w tym kontekście możemy, myślę, spokojnie powiedzieć, że Polacy, to podobnie jak każdy inny naród europejski, ma tak naprawdę dwie narodowości, czyli swoją podstawową polską, niemiecką, francuską, włoską, ukraińską, jakąkolwiek inną oraz europejską, przy czym ta europejska oczywiście uzupełnia się, wynika i wpływa na tą podstawową jakby narodowość. Zanim przejdę i powiem dokładnie, jak my rozumiemy paneuropejskość i paneuropeizm, może kilka słów, z jakich punktów widzenia analizujemy to zagadnienie. Po pierwsze patrzymy na ogólny stan świata i ogólną kondycję tego wszystkiego, co nas otacza, kondycję ideologiczną, geopolityczną, gospodarczą czy kulturową. Tutaj nasze zdanie i nasza opinia jest oczywiście negatywna. Od czasu zakończenia II wojny światowej, od roku 1945, przede wszystkim w Europie, ale myślę, że generalnie w całym świecie coraz większą pozycję, coraz większe zwycięstwo osiągają dwie ideologie, czyli komunizm, który obecnie przeszedł w marksizm kulturowy oraz oczywiście zachodni liberalizm. Te generalnie koncepcje i te ideologie, które są z definicji antynarodowe, antynacjonalistyczne i antytradycjonalistyczne, funkcjonują i mają swoje skutki na płaszczyźnie chociażby ekonomicznej. Tutaj się to wiąże oczywiście z kapitalizmem, z wyzyskiem, z rządami wielkiego kapitału, międzynarodowych konsorcjów. To się wiąże oczywiście także z wpływami kulturowymi, co ma chociażby objaw w kwestiach obyczajowych. Wszyscy doskonale wiemy, że w Europie, zresztą na wielu innych kontynentach mamy problem z dostępem do aborcji, z tak zwanymi małżeństwami osób homoseksualnych, etc. Tak więc nasze zdanie tutaj jest bardzo negatywne. My wychodzimy z założenia, że naszym zadaniem jest oczywiście powrót do tego tradycyjnego pojmowania narodowości, w ogóle funkcjonowania naszej świadomości i tożsamości. My także patrzymy tutaj w kontekście geopolitycznym, to znaczy Polska jest położona w Europie Wschodniej między tak naprawdę dwoma dużymi blokami, dwoma dużymi imperializmami. Imperializmem rosyjskim, który w sposób, można powiedzieć, klasyczny zagraża naszej państwowości, naszej tożsamości oraz bardzo często jest pomijane i bardzo często twierdzi się, że my jako środowisko szturmowe, środowisko szturmu to pomijamy, natomiast my tego nie pomijamy, ponieważ widzimy jak najbardziej wspomniane właśnie zagrożenia amerykańskie, czyli po prostu liberalizm zarówno ekonomiczny, geopolityczny czy moralny. Tak więc wychodząc z takich założeń przechodzimy do naszej głównej koncepcji. Znaczy, główną koncepcją paneuropeizmu jest strategiczny sojusz wszystkich białych narodów Europy. Wychodzimy z prostego założenia, że aby obronić naszą tożsamość, obronić naszą świadomość, która wypływa z podstaw etnicznych, kulturowych, cywilizacyjnych, językowych, nie możemy pozwolić sobie na wojny między i konflikty między narodami Europy, ponieważ na obecną chwilę można powiedzieć spokojnie, że wojny między takimi narodami, między etnosami naszej Europy były po prostu wojną domową. Proste jakby pytanie, jakie należy sobie zadać, to tak naprawdę na rękę byłyby takie konflikty? No oczywiście liberałom, marksistom kulturowym, kapitalistom, rządom państw, które obecnie znajdują się w Europie. Tak więc my wychodzimy z założenia, że narody Europy, ich najważniejszym celem jest oczywiście rekonkwista. Rekonkwista rozumiana w sposób jak najbardziej tradycyjny, to znaczy, aby region po regionie, miasto po mieście i państwo po państwie odbić nasze ziemię, naszą Europę z rąk liberałów, z rąk marksistów i doprowadzić do jakby
ponownego wprowadzenia naszych klasycznych zasad. Oczywiście nie chcemy tutaj żadnych, co też bywa nam zarzucane, konserwatywnych pomysłów, takich jak wprowadzanie na nowo średniowiecza czy jakichkolwiek innych zasad, natomiast główny trzon, jeśli chodzi o wartości, jeśli chodzi o podstawy moralne, czy kulturowe, czy cywilizacyjne, jak najbardziej jest tutaj niezmienny. Z zagadnieniem paneuropeizmu oczywiście wiąże się zagadnienie szowinizmu, zagadnienie rewizjonizmu. To są dwie kwestie związane oczywiście z nacjonalizmem i z takim bardzo tradycyjnym pojmowaniem tego nacjonalizmu w kontekście historycznym. Oczywiście nie ma co ukrywać, XX wiek, a zwłaszcza II wojna światowa, jak również i wszystkie jej reperkusje spowodowały szereg bardzo poważnych konfliktów, bardzo często tragicznych w swoim przebiegu między poszczególnymi narodami i oczywiście doszło do szeregu, zwłaszcza w naszym regionie, w Europie Wschodniej, zbrodni, które popełniały narody wobec siebie. My oczywiście wiem doskonale, że Polska jest jednym z tych najbardziej poszkodowanych i oczywiście my nie mówimy, że historia nie ma znaczenia, bo historia najbardziej ma znaczenie, należy o niej mówić, należy o niej rozmawiać, należy z niej wyciągać wnioski. Natomiast dla nas najważniejszym punktem patrzenia na rzeczywistość jest stwierdzenie, że dla nas najważniejsza jest przyszłość, bo to w niej kryje się wspomniana rekonkwista, to w niej kryje się wielkość naszego narodu i naszej Europy. Tak więc my jednoznacznie odrzucamy szowinizm, odrzucamy rewizjonizm, uważamy, że jakiekolwiek postulowanie, czy zmiany granic, czy wszystkie na pewno każdemu znane hasła o odzyskiwaniu Lwowa, Kijowa, czy jakiegokolwiek innego regionu, no równie dobrze można przełożyć na takie same żądania Niemców wobec Polaków, Francuzów wobec Niemców, czy szeregu innych takich analogicznych sytuacji. Tak jak powiedziałem, to będzie przede wszystkim na rękę liberałom i marksistom kulturowym. Tak więc my to odrzucamy. Wspomniałem oczywiście o konfliktach i wspomniałem o tragicznej historii XX wieku. Tutaj oczywiście wiąże się to z tematem i myślę, że tutaj należy przejść już do tego tematu, który dla nas jest integralną częścią paneuropeizmu, czyli tematu związanego z Ukrainą, a przede wszystkim z projektem Międzymorza. Generalnie rzecz biorąc, środowisko szturmu, środowisko szturmowe popiera ideę Międzymorza w tym rozumieniu marszałka Piłsudskiego, czyli stworzenia takiego alternatywnego dla wschodu i dla zachodu bloku państw Europy Wschodniej, które w obecnym kształcie geopolitycznym trzonem musi być sojusz Polski i Ukrainy, aby stworzyć taką przeciwwagę właśnie dla wschodniego imperializmu, wschodniego szowinizmu i dla zachodniego liberalizmu i zachodnich wpływów. My wychodzimy z prostego założenia, jeśli chodzi w ogóle o paneuropeizm, tak samo jak jeśli chodzi o Międzymorze, że wszelkie narody, niezależnie jak duże, jak silne, jeśli chodzi o zarówno ich liczebność, jak i powiedzmy kondycję kulturową czy moralną, są tak naprawdę za słabe, żeby zwyciężyć liberalizm, zwyciężyć kapitalizm, bo są to po prostu koncepcje, są to ideologie, które funkcjonują internacjonalnie w gruncie rzeczy na całym świecie. Dlatego my musimy współpracować i dlatego chcemy, czy widzimy taki pierwszy, najważniejszy, strategiczny krok w walce o Europę, jako właśnie stworzenie Międzymorza, początek rekonkwisty. Oczywiście powiedziałem o Polsce, powiedziałem o Ukrainie, my widzimy to dużo szerzej, jak najbardziej państwa bałtyckie, Białoruś, Rumunia, państwa skandynawskie, jak najbardziej w naszych koncepcjach wchodzą w skład takiego Międzymorza i właśnie coś takiego widzimy jako najważniejszy na obecną chwilę cel polskiej polityki zagranicznej. Nie mówię oczywiście może o tej polityce prowadzonej przez obecne partie polityczne, ponieważ te partie po prostu nie realizują w żaden sposób interesu narodowego, natomiast mówię o powiedzmy teoretycznym prowadzeniu polityki zagranicznej przez ewentualnie rządzących nacjonalistów tej czy innej proweniencji. Z tematem paneuropeizmu wiąże się też oczywiście kolejne zagadnienie, czyli zagadnienie takich zarzutów, jakie pojawiają się wobec środowiska szturmowego o internacjonalizm. Bardzo często się myli troszeczkę pojęcia, mówi się, że szturm, redakcja szturmu są internacjonalistami, ponieważ odnoszą się do tych dużo większych zbiorowości, właśnie takiej zbiorowości, jaką jest Europa. Zarzuca nam się wręcz popieranie Unii Europejskiej. No to jest pewna aberracja. Po pierwsze, koncepcje takiej, jak to się mówi, międzynarodówki nacjonalistycznej nie powstały w gronie redakcji szturmu, tylko powstały w ramach myśli narodowo-radykalnej lat 30., bo to przecież Dobaszyński czy Mosdorf już postulowali przed wojną, postulował to Piasecki, postulował to szereg innych publicystów, ideologów, czy ONR ABC, czy RNR-u Falangi. Tak więc my wychodzimy z prostego założenia, że realizacja interesów narodowych, walka o interes narodowy, który dla nas jest najważniejszym elementem światopoglądu, jest możliwy tylko jeżeli doprowadzimy ten cel paneuropeizmu do
skutku, czyli po prostu odzyskamy Europę. W obecnej sytuacji niestety narody Europy jeden po drugim są niszczone i deprawowane w sposób kulturowy, w sposób gospodarczy, etniczny, ale przede wszystkim także rasowy. To znaczy doprowadza się polityką multikulturalizmu do rozwodnienia narodów, czy Francji, czy Szwecji, czy Niemiec. No wszyscy doskonale mamy świadomość, jak wygląda funkcjonujący obecnie kryzys, tak zwany kryzys imigracyjny, chociaż ten kryzys w gruncie rzeczy trwa od kilkudziesięciu lat. Tak więc nie ma możliwości, żeby obiektywnie i konsekwentnie oceniając naszą ideę paneuropeizmu mówić o jakimkolwiek internacjonalizmie. I na koniec chciałem wspomnieć o pewnej kwestii, to znaczy myślenie paneuropejskie wiąże się z zagadnieniem funkcjonowania i w Polsce, i we wszystkich państwach europejskich w gruncie rzeczy dwóch modeli nacjonalizmu. To znaczy z jednej strony mamy nacjonalizm obywatelski, z drugiej tak zwany etnonacjonalizm, który w gruncie rzeczy jest takim nacjonalizmem czystym, to znaczy etnonacjonalizm jest swoistym masłem maślanym. Nie ma innego nacjonalizmu niż w gruncie rzeczy nacjonalizm etniczny, czyli opierający się na tym jakby kryterium nie tylko kultury, cywilizacji, języka czy zwyczajów, ale także na kryterium etniczności, no bo jeżeli opieszemy się wyłącznie na przyjęciu narodowości, no to bardzo krótka już jest tą droga do przyjęcia kulturowej koncepcji właśnie multikulturalizmu, wieloetniczności, które, jak powiedziałem, niszczą naszą tożsamość i naszą świadomość, a są to dla nas ewidentnie najważniejsze elementy w ogóle funkcjonowania nie tylko nas jako Polaków czy Europejczyków, ale w ogóle jako ludzi. Myślę, że to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o temat paneuropeizmu. Mogę tutaj polecić jeszcze w tym temacie kilka artykułów Miłosza Jezierskiego, który kilka miesięcy temu na łamach Szturmu opisywał ten problem dużo szerzej. Tak więc zainteresowanych odsyłam do artykułów Miłosza. Mam nadzieję, że kilka jakby tych głównych zagadnień udało mi się skutecznie omówić. Tak więc dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy oglądają ten materiał. I korzystając z okazji, że mamy dzisiaj najdłuższy dzień w roku, mamy przesilenie. Chciałem wszystkim, którzy będą obchodzili święto Nocy Kupały, życzyć wszystkiego dobrego. I z tej okazji zakończę może troszeczkę nietypowo. Sława przodkom, sława Bogom.